jego włosów. Spięte są w bukiel niewinności. Po pierwszym pytaniu policzki nabiegają krwią, krew rozprowadzają narzędzia i interrogacja żelazem trzciną wolnym ogniem. Określa się granice jego ciała, uderzenie w plecy utrwala kręgosłup między kałużą a obłokiem. Po kilku nocach dzieło jest skończone, skórzane gardło anioła pełne jest lepkiej ugody. Jakże piękna jest chwila, gdy pada na kolana, wcielony w wina, nasycony treścią, język waha się pomiędzy wybitymi zębami. Wyznaniem wieszają go głową w dół. Zwój słów anioła ściekają krople wosku, tworząc na podłodze prostą przepowiednię. Zwój słów anioła ściekają krople wosku, tworząc na podłodze prostą przepowiednię. Następny utwór to utwór Jacka Kaszmarskiego, Trzy listy. Inaczej mówiąc, listy obozowe, czasami jest taki tytuł. Od 30 lat szukam syna. Wojnę przeżył, wiem to, bo pisał. Na tym zdjęciu jest razem z dziewczyną, która mieszka ze mną do dzisiaj. W jego liście ostatnim przeczytam. Jadę do was, uściskaj tatę. Mam dla niego na wojnie zdobytą marynarkę w angielską kratę. Sam ją noszę na razie, choć mała. Syn był wielki, barczysty i silny. Jeśli wie ktoś, co się z nim stało, niech to znać. Bardzo proszę, pilna. Droga pani, w programie Świadkowie oglądałem panią przypadkiem. Od 30 lat w Rembertowie mieszkam. Z wojny pamiątki mam rzadkie. Okradałem kiedyś skrzynki pocztowe. W listach były pieniądze czasami. Wśród tych listów są trzy obozowe. Może będą ciekawe dla pani. Bracie, braciszku, wojnę przeżyłem, a z lasu wyszedłem za wcześnie. We wsi mnie jakiś patrol przybywał i taki był koniec pieśni. Siedzę w obozie razem z Niemcami, NSZ i AK. Trzymam się zdrowo, do domu wrócę, kiedy się tylko dam. Wczoraj niektórzy z nas uciekali, ja się trzymałem z daleka. Gdy się z takiego obozu pryska, to trzeba mieć dokąd uciekać. Dziś ciężarówką zwieźli połowę, resztę skreślono z list. Teraz ich biorą na przesłuchanie. Patrzę, nie mówię nic.
Był jeden taki, przyjemnie spojrzeć. Wysoki, obszerny w barach. Wyższy, silniejszy nawet ode mnie. Znasz mnie, trudno dać wiarę. Miał marynarkę w angielską kratę, razem z tamtymi prób. Gdy go złapali i przesłuchali, wyszło człowieka pół. Zapadł się w sobie, chodzić nie może. Niższy jest chyba o głowę. Nie znam się na tym, ale wygląda, jakby miał żeber połowę. Tak tu żyjemy, list mój wysyła Rosjanka, kocha tu mnie. Jak mam już siedzieć, wolę swoich, zawiadom o mnie UB.